Skania udowodniła, że jest już gotowa do nadchodzącej normy Euro 6. Dziennikarzy z całej Europy zaproszono do Szwajcarii, gdzie mogli pojeździć takimi samochodami. For us it was important. Dla nas bardzo ważne było, żeby właśnie teraz przedstawić te pojazdy i pokazać publicznie, że jesteśmy gotowi na nowe regulacje prawne, których opracowania oczekujemy w tym roku. Chcieliśmy być pierwsi z takimi samochodami, aby już dać klientom możliwość wyboru. Ciężarówki, którymi jeździliśmy w Szwajcarii, wyposażono w 13-litrowe silniki o mocach 440 lub 480 koni mechanicznych. Nawet miejscowa fauna wysłała swoich przedstawicieli, żeby osobiście przekonali się o tym, jak czyste są spaliny według normy Euro 6. Spełnienie jej wymagań osiągnięto poprzez zastosowanie całego pakietu rozwiązań. Nowe silniki powstały na bazie znanych jednostek Euro 5 poprzez dodanie specjalnego układu obróbki spalin. W tym systemie znajduje się kombinacja filtra cząstek stałych i układu SCR, które zamknięto w jednym zintegrowanym tłumiku. Wszystkie prace rozwojowe prowadzone były przez Scanię we własnym zakresie. Połączono wiele elementów stosowanej przez producenta zaawansowanej techniki. Turbosprężarka o zmiennej geometrii i wysokociśnieniowy układ wtryskowy XPI zapewniają optymalną pracę silnika i ekonomię zużycia paliwa. Recyrkulacja spalin, selektywna redukcja katalityczna i filtrowanie cząstek stałych oczyszczają spaliny. Sterowanie silnikiem i kontrolą emisji zanieczyszczeń powierzono jednemu zintegrowanemu systemowi. Procesy EGR i SCR są nieustannie bilansowane w celu zapewnienia optymalnego poziomu emisji zanieczyszczeń. Zazwyczaj układ EGR eliminuje około 50% tlenków azotu zawartych w spalinach. Z pozostałej części 95% eliminują katalizatory SCR. Filtr DPF wychwytuje 99% cząstek stałych ze spalin. Norma Euro 6 ogranicza emisję tlenków azotu i cząstek stałych do około 1/5 wartości określonych normą Euro 5. Użytkownicy już teraz mogą zainwestować w najbardziej proekologiczną technologię, która procentować będzie realnymi korzyściami w postaci niższych opłat drogowych.